jest w tej chwili uważany za wieloczynnikową chorobę środowiskową o podłożu genetycznym, czyli na choroby metaboliczne wrodzone nakładają się czynniki środowiskowe, które mogą też działać spustowo, wyzwalając mechanizmy powstające, służące do tego, że w układzie nerwowym powstają zaburzenia przejawiające się jako autyzm. Autyzm jest klinicznie heterogenny, to znaczy, że jedno dziecko różni się od drugiego. To znaczy, że czynnik spustowy wyzwalający autyzm u jednego dziecka będzie inny niż u drugiego. U jednego dziecka będzie inny przebieg autyzmu niż u drugiego. I to niezwykle utrudnia diagnozę. Jest całe spektrum chorób związanych z autyzmem i musimy za każdym razem, w przypadku każdego pacjenta, dojść do tego, co u niego przeważa, co jest u niego najważniejszym problemem. Także ten gmach autyzmu wzniesiony jest na wielu kolumnach. Oczywiście jedną z ważniejszych czynników jest oczywiście jelito. Potem są zaburzenia detoksyfikacji. Ja będę głównie dzisiaj mówiła o zaburzeniach detoksyfikacji i roli komórki wątrobowej. Zaburzenia immunologiczne. Osobny temat, któremu warto poświęcić naprawdę duży i długi wykład. Stres oksydacyjny i nitrozacyjny, czyli wolne rodniki, które niszczą system nerwowy, niszczą DNA, niszczą komórki. Przewlekłe procesy zapalne i degeneracyjne, związane zresztą z tymi wolnymi rodnikami. I zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym, wymienione jako ostatnie, dlatego że rzeczywiście jakby ten mózg jest ostatnim ogniwem. On pada dopiero wtedy, kiedy inne mechanizmy w ciele zawodzą. Proszę Państwa, w związku z tym też wynikają pewnego rodzaju trudności lecznicze, dlatego że często musimy leczyć naraz wiele różnych schorzeń, wiele różnych problemów. Także leczenie składa się z regeneracji, z uzupełnienia, z leczenia jelita, z detoksyfikacji, z leczenia układu immunologicznego. To jest naprawdę duże wyzwanie dla każdego lekarza i każdego praktyka, który się tym zajmuje. Na szczęście czasami jest tak, że te same substancje, te same suplementy, te same leki mogą działać na różnych płaszczyznach, regenerując różne narządy. Co prawda wymaga to żonglerskiej wręcz zręczności. Ten żongler będzie nam tutaj towarzyszył, on się będzie pokazywał za każdym razem, kiedy będę mówiła o substancjach, które działają więcej niż tylko w jednym wskazaniu.